Jolanta Święszkowska, witam Państwa bardzo serdecznie w programie publicystycznym Gość z Zambrowa, a moim oraz Państwa gościem jest Pani Justyna Włodkowska-Kurpiewska, sekretarz Stowarzyszenia Rekord. Witam bardzo serdecznie Pani Justyno. Witam Panią, witam Państwa. Pani Justyno, Stowarzyszenie Rekord zawiązało się 2 lata temu. Dokładnie. Podjęliście się Państwo dość, myślę, że ciekawej misji, a więc upowszechniania w Zambrowie kultury fizycznej. Dokładnie tak. Tak jak Pani powiedziała, działamy już w Zambrowie 2 lata. Jak to się wszystko zaczęło? W sumie strasznie polubiliśmy ten sport, jakim jest siatkówka. I zauważyliśmy, że w Zambrowie są osoby chętne, które chcą grać w siatkówkę, przez to, że też starsze osoby przychodziły grać i osoby dorosłe i młodzież też przychodziły grać w siatkówkę. No i tak w pewnym momencie pomyśleliśmy, a może by spróbować, może jednak założyć klub, stowarzyszenie i tak nie wiedzieliśmy do końca co. Nie, może jednak stowarzyszenie. No i zebraliśmy się któregoś dnia, napisaliśmy statut, zawieźliśmy dokumenty. No i tak to się zaczęło. Rozkręciło się w zasadzie od drużyny Rekord Zambrów, która występowała w różnych zawodach na terenie województwa podlaskiego. Byliśmy też w Łomży na zawodach i tam też większe bądź mniejsze sukcesy były. Też statuetki indywidualne dla zawodników nasi zdobywali. Także tak to się zaczęło od początku. Później przyszedł pomysł, żeby jednak zaangażować też dzieci ze szkół podstawowych w Zambrowie. W rok temu otworzyliśmy małą Akademię Siatkówki. To był taki tydzień sportu z siatkówką w Zambrowie. No, pomysł był bardzo trafiony, bo przyszło bardzo dużo dzieci. Tam około było 80-90 dzieci, które wzięły udział w tych takich małych rozgrywkach. No i później postanowiliśmy, że założymy już tak naprawdę typową Akademię Siatkówki w Zambrowie, więc w marcu obchodziliśmy urodziny Akademii. No i działamy. Działamy już od roku. Ogólnie trenujemy 4 grupy. Są grupy chłopców i dziewcząt z rocznika 2-3 i po kolei aż do 2-7. Łącznie jest około 90 dzieci, które trenują w tygodniu. To są zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut. 4 trenerów przygotowuje te dzieci do podstaw, po prostu uczą ich podstawy siatkówki, więc też się bawią, ale też jest, że tak powiem, solidny trening. A skąd popularność siatkówki w Zambrowie, akurat tego sportu drużynowego jednak? Nie jestem zambrowianką, ale wiem, że siatkówka zawsze jakoś tam funkcjonowała w Zambrowie, oprócz piłki nożnej i koszykówki. Są spore chęci gry w siatkówkę. No, my chcieliśmy być, że tak powiem, zapoczątkować ten sport. No i tak się stało, że zapoczątkowaliśmy i odbiło się naprawdę dużym echem, bo jesteśmy już znani nie tylko w Zambrowie, ale też w Łomży wiedzą, że istniejemy i w Białymstoku. Także cieszę się, że też do nas, jak robimy jakieś zawody, też przyjeżdżają różne drużyny i bardzo fajnie nam się z nimi współpracuje, bo zostajemy cały czas w kontakcie. Jak organizujemy my jakieś zawody, to oni do nas przyjeżdżają. To jest też fajne, bo się nauczyliśmy tak naprawdę podstaw organizacji, bo osoby, które są w stowarzyszeniu, jest ich około 20, które działają. My tak naprawdę pracujemy, oprócz siatkówki jest też praca osobista, więc działam społecznie, ja się z tego bardzo cieszę i cieszy mnie fakt to, że kiedyś pan burmistrz fajnie o nas powiedział, że chciałby, żeby ta siatkówka utrzymywała się w Zambrowie na dobrym poziomie i mam nadzieję, że my ten poziom prezentujemy. I pan przewodniczący, pan Zbigniew Korzeniowski, Rady Miasta przewodniczący powiedział też fajnie, że chciałby też, żeby Rekord Zambrów był marką Zambrowa, więc mam nadzieję, że też takie oczekiwanie spełniliśmy. Dodatkowo pan burmistrz Zambrowa, pan Kazimierz Dąbrowski wspiera wasze działania, zlecając wam realizację zadań lokalnego samorządu. Tak, dokładnie. Niedawno otrzymaliśmy grant od pana burmistrza Urzędu Miasta Zambrów na działania Akademii Siatkarskiej. Tutaj przede wszystkim skupiliśmy się na tym, żeby te pieniążki przeznaczyć dla dzieci. W kwietniu rozpoczęliśmy przygotowania dzieci do takiego ogólnokrajowych zawodów Kinder Plus Sport. Udział w tych zawodach potwierdziliśmy i zgłosiliśmy dwójki i trójki dziewcząt i chłopców do mini siatkówki. Także jesteśmy bardzo dumni, trzymamy mocno kciuki, żeby nam się udało.
poprzednią sobotę organizowaliśmy tutaj u nas w Zambrowie turniej mini siatkówki, pierwszy taki turniej mini siatkówki dla dziewcząt. No z dużym sukcesem, bo nasze dziewczyny z roczników 2-3 i 2-6 czy 2-5 zdobyły 3 puchary, więc strasznie się cieszymy i widać, że trening nie poszedł w las. Także super. Pani Justyno, mówiła Pani, że nie pochodzi Pani bezpośrednio z Zambrowej, no natomiast w Pani wypowiedzi wyczuwam taką zamiłowanie do tego miasta, wręcz lokalny patriotyzm. Z czego to wynika? Dlaczego Pani pokochała Zambrów? Dlaczego Pani akurat tutaj postanowiła z tym miastem związać swoją aktywność zawodową, społeczną, tutaj żyć, tutaj mieszkać? Czy ja takim społecznikiem już chyba jestem w sercu i będąc nawet na studiach, to wszelkich inicjatyw społecznych się podejmowałam. A Zambrów dlatego, że tutaj, no stąd pochodzi mój mąż, tak? I się tutaj przeprowadziłam. I on jako pierwszy zapoczątkował tak naprawdę we mnie tą miłość do siatkówki, za co jestem mu bardzo wdzięczna, bo pewnie nie działałabym tak, żeby nie on. Tak do mnie dotarło, że jednak chyba w takich społecznych inicjatywach ja się bardziej spełnię. Przez dłuższy czas takiej swojej kariery zawodowej byłam po prostu sprzedawcą, czyli pracowałam bardziej z ludźmi, ale że tak powiem w określonych ramach, tak? A jednak działalność społeczna daje mi mega dużą satysfakcję. To jest prawda, pokochałam Zambrów, naprawdę. Czuję się trochę, jakbym się tutaj urodziła i jakoś tak z ludźmi mi się bardzo dobrze współpracuje i rozmawia. Bardzo fajne jest podejście rodziców dzieci z Akademii Siatkarskiej Rekordu Zambrów. Są liczne telefony, często naprawdę fajne rozmowy, bo państwo mówią, że fajnie, że się cieszą, jest ta siatkówka, że dzieci są radosne, przychodzą z tych treningów. Też fajnie, że obozy są organizowane, z tego się cieszą, bo jakiś czas temu organizowaliśmy zimowy obóz dla dzieci, teraz będzie letni organizowany, więc oni też to przeżywają, też się tym cieszą, oni tak mnie strasznie napędzają do tego wszystkiego i nawet kiedy już mam czasami dość, już mówię sobie, kurczę, no już ta godzina druga w nocy, ja znów przy tych papierach siedzę, mimo swoich obowiązków zawodowych, ale mnie to cieszy, ja mogę naprawdę poświęcić na to dużo czasu i na chwałę rekordu, że tak powiem, naprawdę warto się starać. W dużym cudzysłowie. Pani Justyno, dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. A moim oraz Państwa gościem była Pani Justyna Włodkowska-Kurpiewska, sekretarz Stowarzyszenia Rekord. Dziękuję bardzo.